Dzień dobry wieczór, Tomek. Przed wami Dark Souls 3. Zanim wybierzemy się w nowe, nieznane obszary, chciałem jeszcze pozbierać kilka rzeczy. Część już zebrałem w wielkich archiwach. Mamy kuszę Avelyn, wreszcie. I coś tam jeszcze. W każdym razie to pewnie będzie w osobnym kawałku tutaj wklejone, bo no, robiłem to poza normalnym nagraniem. Oh. What? You are no ordinary man. All these sorceries and you've mastered every one. If this were the Dragon School, you'd be... well, overtly despised and banished from the place. Well, I suppose it's time I pack my bags. I would hate to see our agreement end sourly. Better left... tucked away. It's a pleasant memory. You are no ordinary. All these... if this... Well, I would hate... better let... I promise to stay safe. It's been nice running our own little school. Oh, sweet champion. Where have you been? Please, your touch. The little creatures, how they nip and bite. You know, in my home at... but if I... oh, terrible. Oh, sweet champion. Leaving so soon. Please. Come back in good time. I am frightened of the dark that gnaws away at me. Ale tutaj mamy coś ciekawego. Jeszcze niezebrana rzecz w zamku. Mogę się na to namierzyć, świetnie. Tak, to nie są ogniste strzały. Potrzebuję ognia, żeby tego badziewia się pozbyć. Mam nadzieję, że będę w stanie strzelić stąd. Świetnie. Wykończymy szkaradę i no chyba stąd trzeba skoczyć, bo nie widzę innej opcji. Okej. Okay. Przy okazji sporo... w końcu... oczywiście pod całym... o, dwie grudki tak po prostu. Pod całym końcem gry doszedłem. Dlaczego nie mogłem koopować? A to dlatego, że miałem ustawione hasło. Tak, żeby teoretycznie... widzowie mogli sobie ze mną coś próbować, ale okazuje się, że ustawienie hasła jakby blokuje normalne interakcje, albo przynajmniej drastycznie je redukuje. No, smuteczek. Więc tutaj właśnie może sobie usunę te przedmioty z paska. Tutaj przy zbroi, przy tym bossie koopowałem dużo, nie wiem, z 500 tysięcy dusz natrzaskałem. Nie wbiłem żadnych, nie, w sumie teraz wbiłem jeden poziom. Wyglądam tak. Do witalności jednak dodałem. Myślę, że do 30 podciągnę. Wszystko to wydałem na różne zbroje. Zbroje, czary i tak dalej, żeby po prostu kupić wszystko przed zakończeniem gry, co się da. No, mamy zbroję Lautreka. I co? Spróbujemy tam skoczyć. Nie wiem, czy mi się uda, ale...
No. Udało. Duży tytanit. I co jeszcze? Właśnie ten toporek może ulepszę, żeby mi się szybciej życie regenerowało. Tak, to chyba jest ostatnia rzecz, której tutaj nie zebrałem wcześniej. Chwila, ten smok zniknął. I była tu szkarada. Wydaje mi się, że te szkarady coś ze smokami miały wspólnego. Dusza przygnębionego rycerza, tylko tyle. Chyba, że... da się jeszcze gdzieś zaskoczyć? Pewnie nie, nie wiem zaraz, czy tu... A, jest tu coś, okej. Kawałeczek. Mimik. Oczywiście, że mimik. Coś słyszałem? Czy mi się zdawało? W tej grze jest zdecydowanie więcej mimików niż nie mimików. Coś słyszę tam na górze chyba. No, tu był, wydaje mi się, smok? Zaraz. To ciało jest ograbione. Czy ja tutaj byłem, a nigdy tam nie wszedłem do środka? Nie, przecież tutaj zaskoczyłem. Nieważne, Alzheimer. Tutaj mamy jakieś świecuszko. No proszę, święta księga Braillem. Nie spodziewałem się w sumie, że coś takiego tu znajdziemy, ale... ha. Ale jednak... pisany Braillem święty tom z Lothric, pełen cudów używanych przez rycerzy. Mówi się, że dzięki boskiej ochronie, jaką cieszyli się paladyni w zamku Lothric, żaden z nich nie mógł zginąć. Paladyni, he? No cóż, z tym ginięciem, to troszkę inaczej to widzę. Dobra. Amulety mamy jeszcze chyba. Dokupiłem ostatnio. Jakie ziewnięcie. No. Symbol chciwości. A. I słoneczny, prosty miecz. Ładnie. Gdzie on? No oczywiście wymaga wiary, ale nie ma obrażeń od błyskawic. Prosty, przesycony mocą błyskawic miecz. Brak mu cech szczególnych, lecz zawiera czystą esencję słońca. A, umiejętność. Słoneczna przysięga. Wzniesienie ostrza połączone z pochwałą słońca wzmocni ataki i obronę postaci oraz pobliskich sojuszników. Wojownicy słońca to towarzysze broni z zamierzchłych czasów. A właśnie, a propos, skoro już tu jesteśmy, to przy tym kopie natrzaskałem sporo słonecznych medali, więc będzie można je wymienić. Ile ja ich mam? Nieźle. No, może dociągnę do tam, nie wiem, ilu. Wydaje mi się, że pierwsza ranga to 10 potrzeba, a potem 30, więc no, jeszcze trochę kopa by się przydało. No, ale to już poza nagraniem zrobię oczywiście, bo ile można. Ale przynajmniej teraz może tam pójdę. Nie, zaraz. Te drzwi są zaraz za rogiem, więc możemy iść. Przynajmniej zobaczyć, co będzie za 10 medalików i czy tu coś będzie. Nie, tu chyba tylko powrót. No to zobaczmy. A cholera, o tobie zapomniałem. Dasz mi spokój, czy będę musiał z tobą walczyć? Chyba nie będziemy musieli z nim walczyć. To co, dyszkę damy? Święta przysięga. A w sumie dam wszystko, co mam. Święta przysięga, zaraz zobaczymy, co to. Znaczy, chyba wiem, co to. Kojarzę. W dwójce był taki czar. Tutaj. Święta przysięga.
Cud dla wybranych przez przymierze słońca czasowo zwiększa atak i absorpcję obrażeń postaci i osób w okolicy. To opowieść o pierworodnym słońca, pierwszym z wiernych rycerzy i o służącym im obu mężnym zabójcy smoków. Im obu? W sensie komu? A, chyba że... Okej, to opowieść o pierworodnym słońca, przecinek, pierwszym z wiernych rycerzy, to jest już ktoś inny. Nie wiem, te teksty są jakieś jakoś dziwnie pisane albo tłumaczone. No właśnie, ile to wymaga? Tak, dwa sloty. Chociaż w trójce to nawet... w dwójce chyba trzy sloty zajmowało, nie pamiętam już. No i dużo wiary. No, kiedyś może poużywamy. Więc co? Sprawdźmy jeszcze. No tutaj to chyba wszystko. Pójdźmy do kapliczki. Dajmy książkę Irinie i zobaczymy, co tam się da kupić za to. Please touch me. The dark surrounds me, nibbles at my flesh. Little creatures, they never stop biting. So please, hold out your hand and touch me. Okej. Ciekawe, o co chodzi. No cóż, skoro... To musi być spowodowane tym, że kupiłem od niej czary. Jakoś. Bo wcześniej nic takiego nie mówiła. Is there no one here to touch me? Keep those things from eating away at me. No przecież dotknąłem i co? Stop the dog, little... Jakiś warunek jest niespełniony, że ta akcja nic nie daje. No to klops, nie dam jej książki. Chyba że jakimś cudem wymyślę, co tu zrobić. Może z jej rycerzem porozmawiam, ale nie mam pojęcia, gdzie on jest. Tutaj chyba go nie ma. Może jeszcze sprawdzę tam, gdzie go pierwszy raz zobaczyłem. Orbek zniknął. Po tym, jak kupiłem od niego wszystkie czary, no wtedy mu się już zmienił dialog, a teraz w ogóle go nie ma. Ciekawe, czy gdzieś się pojawił na świecie jako wróg, znając Dark Soulsy. Dziwne, że piromanta nie znika. Jesteśmy w wielkich archiwach, chciałem jednak tutaj dojść przynajmniej do bossa i zobaczyć, co jest grane. I zaatakował mnie mroczny duch. Jest gdzieś tam, zobaczymy. Chyba jeszcze mnie nie widział. Halo? Dzień dobry. Aha. Widzę, że nie bawi się. Nie bawi się w jakieś uprzejmości. Nie ma. To było ciekawe. A, myślałem, że backstab wyjdzie. O, poleczy się. A ja nie trafiłem. No. Nie był zbyt sprytnym napastnikiem, że tak powiem. A to co? Aha, gracz. Dobra, więc co? Gdzie ja w ogóle jestem? Aha, wszedłem tutaj. Myślałem, że to już tu gdzieś będzie boss, ale... Nie wiem. Skrót jest świetny, po prostu z ogniska wjeżdżamy tutaj i... Wszystko pięknie. Dobra, może łyknę tego Estusa. Nie będę żydował. Ile za to dusz dostałem? Chyba niewiele. Więc tak, mamy jakieś schodki do
tył jakby. Co tu się dzieje? No, zobaczymy. Słoneczko, kopuła. Jesteśmy jakoś na górze, czyli co, znowu gdzieś na dachy idziemy? Okej. Boss oczywiście będzie gdzieś tam. Ale, aha, jest podejście takie. To mi się trochę z Demon's Souls kojarzy, z pierwszym obszarem. Z tego, co widziałem. Dzień dobry. Dusza rycerza. Oczywiście. Finger Butthole. I co? Czy da się tutaj gdzieś zeskoczyć? Na razie nie widzę żadnych połamanych barierek. Przyjrzę się. Co nas tutaj czeka? Czy to są zwykli rycerze, czy... Nie, to chyba nie są rycerze. Wyglądają na po prostu... piechotę, a dalej mamy rycerzy. W ilości sporej. Mało sympatyczne. No, to musi być oczywiście boss. Czy bossem będzie książę Lothric? Wszystko zdaje się na to wskazywać. Nie? Aha, musimy tędy jakoś iść. Na daszek. Czy będzie więcej gargulców? Nie chcę gargulców. Czy da się tu gdzieś zeskoczyć? A, to zeskoczę od razu i zobaczę, czy czegoś nie ma. Czy to po prostu jakiś skrót, czy nie? Aha, to chyba nic nie było ciekawego. Teraz pytanie, czy mogę zeskoczyć jeszcze niżej, czy nie? I się nie zabić. Myślę, że mogę. Dziwne, że nic tu nie było. Nie było aż tak boleśnie. No to idziemy z powrotem tędy. I zamiast w dół to gdzieś na górę. Obstawiam, że będzie jakaś gargulca, chciałem powiedzieć, te trio. To mało krzepiące. Aha, schodki na górę. Patrzę, czy nie ma połamanych barierek. Na razie nie widać. Dobra, o co chodzi? Z tym trio. Widzę plamy krwi. Drabiny. Sztuk jedna. Podejście tam na górę. O, dzień dobry. Co? Jakie skrzydła? No w sumie. W sumie są. Fragment Estusa! 15. Czyżby to był ostatni? 15, taka w miarę okrągła liczba. No to ładnie. Co to jest, dzwonnica jakaś? Trochę tak wygląda. A, nie da się. Tak ciężko byłoby tu przejść. Okej. Chwila, coś mi tu nie pasuje. Coś słyszę. O cholera. What the fuck? Skrzydlaci rycerze. Ktoś coś mówił. Znaczy skrzydła. Mało sympatyczne. Cześć. Ci mają, cholera, faktycznie jakieś anielskie skrzydła. Nie wierzę.
Da się go zbackstabować? Pięknie. Dużo HP. Au. Au. Co to było? I latają. Ekstra. Pozwolicie, że się... Chciałem powiedzieć ewakuuję, ale chyba nie. Fajne. No, bez takich, co? Ilu was tam jest? Okej, to was zastrzelę. Nie wierzę. Pudło. Czy co, jeden ma... Aha, nagle postanowili, że będą w stanie tu dojść. Au. Ciekawa taktyka, panie Aniele. Dobra, jestem w stanie go ciachnąć. Jaki cheat. Mocny cheat. Dobra, zabić. Cholera, nie zabiłem. No, już. Dziękuję. Duży tytanit w nagrodę. Czuję się zawiedziony. Aha, tamten jest jeszcze w bezpiecznej odległości. Halabarda, toporki, a trzeci to co będzie? Bo chyba trzech było. Zregenerowałem sobie życie i przy okazji naoliwiłem wiatrak, bo znów zaczynał zgrzytać. Chyba dokonuję kresu swego żywota jednak. Dobra. Tobie chyba nie zostało wiele życia, no nieważne, myliłem się. No tak, ten ma większy zasięg. Może być problem. Cześć. Okej. Okay. W pojedynkę nie są ciężcy, ale oczywiście... Nie wiem, trzech ich tu było, czy... Mam nadzieję, że tylko trzech. Tędy przyszedłem. Czyli to są te anioły, no. O aniołach gdzieś czytaliśmy już. Że... Ha! Być może... W sumie tam, gdzie widzieliśmy pierwszego tego skrzydlatego rycerza, to było dosyć wielkie pobojowisko. Tak jakby ten rycerz zabił zwykłych rycerzy, czyli pewnie jakaś, nie wiem, wojna domowa trwała albo coś. O, czyżby tylko dwóch? Chyba, że jednego już zabiłem wcześniej. Skrzydlatych rycerzy, którzy złożyli przysięgę wierności aniołom. Wiara w boskich posłańców była w Lothric postrzegana jako herezja, no właśnie, i oficjalnie wykluczona przez trzy filary rządów. Przypuszcza się, że to dlatego uwięziono Gertrudę, boską córkę, w wysokiej celi wielkich archiwów. Której nie znalazłem wciąż. A chyba już wyszliśmy z archiwów. Czyżbym coś pominął? Może jeszcze ją spotkamy, Gertrudę, albo to tę celę. Może tutaj jest ten ostatni? Skrzydlaty. Tak. Ten ma jak... To chyba halabarda ta, no, jego standardowa. To co, strzała w głowę i zbuffujemy się. Spudłowałem oczywiście. Okej. O, za blisko ściany. O nie, czarów nie lubimy. To w sumie dobra okazja, żeby w niego postrzelać na przykład z czegoś. Halo, gdzie jesteś? Co to było? A, to był Spin Twin. Chyba znowu. A.
Backstab! Tego chciałem. Au. Jakoś zablokowałem. No, dosyć prości do zbackstabowania. Pięknie. Sztaba Tytanitu. Pięknie. W sumie mam już dwie sztaby, z którymi na razie nie wiem jeszcze co zrobić. No, ale jest ich zdecydowanie mniej sztabek, w sensie, niż powiedzmy w Dark Souls 2. Czy to jest jakaś winda? Może to jest ta wysoka cela? To by miało sens. Skrzydlate anioły? O Boże, naprawdę. Widzę tam pióra? Aha. To chyba jedyna droga, jak widzę. Oh boy. Serio? Ten patafian będzie we mnie strzelał? Nie. Odmawiam. Dam radę go dziabnąć? Może dam. Świetnie. O. Gdyby nie łuki, to nie wiem, co bym zdziałał. Jezus Maria, gdzie ja jestem? Czyli co, no chyba da się tam zeskoczyć. To musi być ta... Tam jest jakiś przedmiot. Ewidentnie się da. No to ten... YOLO? aha, jest otwarte. Może ją stąd wyciągnęli, z tej celi? No to faktycznie wygląda jak klatka. Wcześniej były otwarte drzwiczki, tutaj są otwarte. Ale pióra? A, no tak, pióra. Oczywiście, aniele, skrzydła. Filary boskie... A, to pewnie ten czar, który oni rzucają. Filary boskiego światła. No. teraz pytanie, jak stąd wyjść? Przeczytajmy opis. No sporo się już tych czarów nazbierało. Kolorek taki inny. 30 wiary wymagane. No, cud Gertrudy, boskiej córy, to mnie interesuje. Stawię kilka świetlnych kolumn. Święta dziewoja królowej Gertruda została kiedyś nawiedzona przez anioła, który opowiedział jej tę historię. Choć straciła zarówno wzrok, jak i głos, nie ustała w zapisywaniu tej opowieści. Zwykli ludzie nie byli w stanie pojąć tych rozsypanych chaotycznie stronic, a tym bardziej tego, jak stały się podwalinami boskiej wiary Lothric. Znaczy boskiej, czy właśnie heretyckiej? Ale no cóż, chyba jednak Gertrudy nie znajdziemy. No ale przynajmniej jest jej jakiś... coś po niej zostało. Jezus. Anor Londo się przypomina. Aha, tam coś jest, dobrze. Mam nadzieję, że nic mnie nie zaatakuje po drodze. No. Help. Poświęcony klejnot my. Co, pewnie trzeba zeskoczyć w dół, bo tutaj już nic nie widzę. No, klatka, która w sumie wygląda jak korona. Ciekawe. Tu był ten strzelający. Nie wiem, obejdę może trochę te tereny, zobaczę, czy przypadkiem... Jeszcze nie ma jakichś... A, o, drabina jakichś przedmiotów. Pewnie trzeba ją kopnąć. Nie, można zejść po prostu. Chwila. Dokąd to biegnie? Skrzynki widzę. No, nowe tereny zupełnie. Chwila. A, to jest ta odseparowana sekcja balustrady, balkoniku. No, już widzę. Dobrze. Zajmijmy się skrzynkami. Jedna nie była mimikiem, a druga też nie była mimikiem. Migoczące. Świetnie. I boskie błogosławieństwo. Dzień dobry. A, to ten z początku obszaru. Dobra.
Widzę jakieś wybite okno. Czy to skrót, czy to co? Coś we mnie strzela. A, już widzę. Wracamy do początku. No to fajnie. I tu jest wyjście na dach. Mhm. Świetnie. No to co? Idę do ogniska i w sumie najpierw pójdziemy do kapliczki. Wzmocnimy Estusa. Może wydam te dusze, chyba na poziom powinno starczyć. Wykupiłem już, wydaje mi się, wszystko, co było do kupienia, no poza cudami Iriny, których nie jestem w stanie na razie. Welcome us. Very good. No, wbiję witalność do 30 i na tym poprzestaniemy. A potem już prawdopodobnie, nie może siłę trochę, ale najpierw myślę jakieś czarowe statystyki. No, Andre. Ładny. 15, a właśnie, nie widzę achievementów, czy dostałem, czy nie. Czy to było max? Właśnie, czy ty masz coś nowego do powiedzenia? Wątpię, ale... Weapons and protection are sturdier. To wracamy do archiwów. No właśnie, w sumie... Tak jak mówiłem wcześniej, pogadałbym z rycerzem, jak on tam był. Egon? Chyba coś takiego. Ten opiekun Iriny. Może jest tam, gdzie go spotkałem. Bo w kapliczce tylko raz się pojawił. I to tyle. To spróbujemy go znaleźć. Tutaj go nie widzę. No to bieda. Nie mam pojęcia, gdzie jest w takim razie. Jeśli w ogóle gdzieś jest. No cóż, to kontynuujmy drogę do archiwów. Prawdopodobnie tego questa Iriny, bo najwyraźniej jest to jakiś quest. Nie będę w stanie wymyśleć, co tu się robi. Co tu trzeba zrobić, bo nie jest to oczywiste. Dobrze, wybierzmy się wreszcie w górę po tych wielkich schodach i zobaczmy, co tam nas czeka, poza bossem oczywiście. Halo, widzę was. Czy oni idą w tamtą stronę? Tak, na górze mamy trzech rycerzy. Co tu się dzieje dokładnie? Czy oni będą między sobą walczyć jakoś, czy co? Pozwolicie, że ja sobie popatrzę. Ale moglibyście się szybciej zbierać. Aha, nie? Postoicie sobie? Okej. No, widzę was. A jak? Tamci... Wszyscy tu idą! Okej, to mało przyjemne. A, nie zaatakowałem, czemu? Jakoś staminy mi zabrakło? Dużo życia mają. Jak na niby zwykłych ludzi, tam są czerwonoocy. Pozwolicie, że się wycofam trochę? Co wy na to? Jeżeli z nimi wszystkimi będę musiał walczyć, to będzie ból dosyć spory. Jeszcze pod ostrzałem łucznika. Okej, rycerz wraca. Dobrze, patroluje. Chyba patroluje. No. Halo, kusznik, gdzie jesteś? Tu gdzieś byłeś. A, poszedł sobie. Naprawdę. Czy ja muszę z wami się użerać wszystkimi? To mało przyjemne.
To był błąd, mój drogi. Trzeba było siedzieć za tarczą. No, halo. To też był błąd. Tarcza w sumie też ci nie pomoże. Dobra, czas zabić tego kusznika, bo mnie wkurza. No, miał być atak, znaczy kopniak. Nie wyszło. Dobra, czerwonooki się zbliża. Więc zróbmy... Zbliża się czy się nie zbliża, nie wiem. Czy tam na górze jeszcze nie było dwóch rycerzy, którzy zniknęli gdzieś? Nie wiem. Dobra, kolego. Czy tu za barykadami jeszcze kogoś nie ma? Oczywiście, że ktoś tu jest jeszcze, no chodź. Wiem, że masz ochotę. Dziękuję. Wyjdźmy poza zasięg. Nie chciałem w sumie robić tego ataku. Nie wiem, czemu on tak wyszedł. Dziwne trochę. Na szczęście są w miarę prości do backstabowania. A, gdybym tylko... Ej! Nieładnie. Duży tytanit. Dobra, zajmiemy się tymi za barykadą, bo ktoś tam... Kogoś tam widziałem. Kusznicy oczywiście. Aha, dwóch. Dobra. Czy teraz tamci zejdą, nie? Ciebie też widzę. W sumie to dosyć mizerne... Mizerna ta obrona księcia, jak rozumiem. Spodziewałbym się tutaj samych rycerzy, a nie jakichś takich zwykłych dezerterów. Dobra, buff i tak mi zaraz zejdzie, możemy wyjąć regenerujący toporek, co jest trochę dziwny koncept takich broni, no ale to pewnie też nawiązanie do Demon Souls. Ładnie tu. Może dowiemy się wreszcie, o co chodzi z tymi latającymi jakimiś drzewomotylami. To są włócznicy, ale chyba zaraz. Jacyś dziwni, ni to ci tacy lepsi rycerze, ni to zwykli żołnierze. Sprawdźmy, coście za jedni. Idziesz tu, czy nie? No chyba mu się nie śpieszy. Może teraz, kiedy już go udziabałem, to przyjdzie. Chyba się zbuffował. Idzie. Idą dwóch, tak naprawdę. Aha. W taki sposób. No dobra. A, jeden miał miecz. Zaraz, czy tam jest trzech? To mi się nie podoba. Z dwoma to ja nie chcę walczyć, a co dopiero z trzema? Tak, tam jest trzech. Wiecie co, ja was po prostu zastrzelę z odległości wszystkich. Myślę, że nie będziecie mieli nic przeciwko. Prawda? A, cholera. Pudło. Nie chcę z tobą walczyć, kiedy masz buff na broni. No dobra, chyba będę musiał. Ajajaj, ci włócznicy wkurzają. Okej. Czyżby to była jakaś magiczna granica, której sztuczna inteligencja nie chce przekroczyć? No to cóż, macie problem. Ja, już się buffują.
I co, przekroczycie tą magiczną barierę, czy nie? Cholera. Jednak przekroczą? Wy dwóch? Nieładnie. Au. Troszkę go podziabałem, ale... gdzie w ogóle jestem? Aha, tam są drzwi. Dobrze, pozwólcie, że się wycofam na z góry upatrzoną pozycję. O, tutaj mamy dużo miejsca do walki, jakby co. Jestem pod wrażeniem, że mają taki daleki zasięg, jakby agro. No weź umrzyj. Au! Umarł, ale nie bez bólu. W sumie to łyknę Estusa, bo nawet jeżeli znajdę bossa, co oczywiście nastąpi, nie inaczej, to nie chcę go od razu zabić. Chyba? W sumie nie wiem dlaczego. Miałbym nie chcieć go zabić. To raczej nie będzie już koniec gry tak od razu. Dobra, gdzie jest ten ostatni? Wycofał się. No, to jeszcze będzie szansa go strzelić w głowę. Dużych tytanitów sporo nam tu dają. Cześć. I co ci z tej tarczy? Aż. Znaczy, lepiej nie stać zbyt blisko nich, bo wtedy walą tarczą i to jest bolesne. Właśnie. Ale w sumie po tym uderzeniu tarczą jest dobry moment na kontratak. Aj, szybkie bloki. Ja. Jak ja tego nienawidzę. No chodź. Może chcesz zbuffować broń? Nie? No to trudno. Cholera, jeżeli żeby dojść do bossa trzeba przebiec przez tych wszystkich rycerzy, to będzie to trochę upierdliwe. Pewnie da się, ale... przeczuwam, że można dostać po drodze. Myślałem, że to są kamienie, ale teraz patrzę, że to pewnie jakiś roztrzaskany posąg? To wygląda jak ręka. Trochę. Druga ręka. Twarzy za bardzo nie widać nigdzie. Ile plam krwi, no. Nie dziwię się. Czy będzie jeszcze jakaś niespodzianka, czy to już wszystko? Chyba wszystko. Może jeszcze jakiś skrót? W sumie by się przydał. O, dziwne, że tutaj nie było żadnych kuszników. To byłoby dosyć rozsądne. No, ciekaw jestem. Wymagana magia. O, co tu mamy? Ha! Orbek. No proszę. No dobra, mam jego znak, ale jego samego nie widzę. Nie przyzywam na razie nikogo. W New Game Plus się możemy pobawić w takie rzeczy. Książę, no... tak też myślałem. Zanim otworzymy, to jeszcze tu były jakieś drzwi... coś... jakieś pomieszczenie... skrót! Tak! Dajcie skrót. Czyżby jednak nie trzeba było się przebijać przez tych wszystkich rycerzy? To bardzo miło. Chyba nawet wiem, który to skrót. On nie będzie do wielkich archiwów. Tak, to tu. Zamek Lothric, ta jedna niedziałająca winda, która mnie frapowała wcześniej. 12 estusów, 30 tysięcy dusz. Co, idziemy? Przynajmniej zobaczymy.
o co chodzi. Książę. Obstawiam, że nie będzie zwykłym człowiekiem. W opisach czytaliśmy, że coś tam urodził się jakiś chorowity, czy tam zdeformowany. Co to konkretnie oznacza? Za chwilę się pewnie wyjaśni. No, pewnie wypadałoby troszkę inny setup mieć. Zbroja Lothreka jest dosyć ciężka, więc muszę mieć pierścień Havela. Wciąż mówię Havela, bo nie wiem, w jedynce to było Havela, a potem zmienili na Havla. Już się przyzwyczaiłem. Mógłbym mieć jakieś inne pierścionki. Ładnie tu. Na pewno regeneracja mi się nie przyda, to jest pewne. Więcej jest tusów. Stamina jest, no... Więcej jest tusów pewnie. Rozsądne, no ten jest dobry. To daje naprawdę solidny kawał ataku. Spróbujemy w takim razie z tym. Kolejny znak, ale żółty, więc to raczej gracz. Nie wiem w sumie, czego się spodziewać tutaj. Okej. Zaraz, spokojnie. Magic Ass. No wiem, że książę, no to logiczne. Z zamachami. Sojusznik. Dynamo. Przynajmniej... Wow, duża arena. No dobra, zobaczmy. 30 tysięcy dusz. No, jak stracę, to nie będzie bólu. Pewnie nie wrócę tutaj. No może nie wiem, wrócę i się teleportuję potem. Jedna próba, a potem kończymy. Nie sądzę, żeby mi się udało przy jednej próbie. Oh dear. Another dogged contender. Welcome, unkindled one, purloiner of cinders. Mind you, the mantle of Lord interests me none. The fire-linking curse, the legacy of Lords, let it all fade into nothing. You've done quite enough. Now have your rest. Czy jest ich dwóch? W zasadzie co to jest ten drugi? Nie, chwila. Jest ich dwóch. Dzień dobry. Może tak się dasz poleczyć? Czemu mi się nie udało leczyć? To jest Lorian, starszy książę. Jakieś teleporty. Okej, nie ma dużo życia na szczęście. Obstawiam, że... przyłączy się drugi w drugiej fazie. A, jakimś cudem mnie nie trafił. Lorian, ha? W sumie nie znaliśmy imienia księcia wcześniej. Przynajmniej nie kojarzę. Nie jest jakiś ciężki na razie, ale rozumiem, że to się zmieni. Miecz ma teraz płonący, wcześniej chyba nie miał. Aoe, albo coś takiego właśnie. No, trzeba się pewnie trzymać blisko niego w miarę. Dobrze, że używają ognia. Tarcza Czarnego Rycerza dobrze chroni. Trzeba się poleczyć. Czemu on tak na klęczkach walczy? Czy on w ogóle ma nogi? Ma. Gdzie jesteś? Au! Ach, chciałem się leczyć w złym momencie.
Dobra. No, pochciwiłem się. Dwa ataki to za dużo. Gdzie on jest? Nie widzę. Idzie dziwnie łatwo. Gdzie teraz? Aha, tutaj. Mam nadzieję, że będę bezpieczny za filarem. Au. Aha, tego nie przewidziałem. Au, poleczę się. I go zabiję. Druga faza, jak rozumiem. Bo to było zdecydowanie zbyt proste. Tak. To jest ten właściwy książę. Dear brother, I'm on my way. No, nie wygląda na zdrowego. My brother, unyielding sword of Lothric's prince. Rise if you would. No bez kitu, jednak będzie dwóch. For that is our curse. Czy to będzie coś w rodzaju obrońców przed Naszandrą w dwójce? Że trzeba ich zabić jednocześnie, skoro powiedział, że wstań, coś tam, taka jest nasza klątwa. Nie podoba mi się to. No dobrze, będzie ciekawa walka. Ciekawe, jak ten drugi książę walczy. Chyba, że jednak będą jakoś, nie wiem, w jednej postaci. Okej. Dobra, gdzie jest? A nie. Widzę dwa paski. Ten czaruje. Jakieś dziwne czary. Au. Co to było? Włócznia dusz jakaś? Ciekawe to jest właśnie, że mają osobne paski życia. Chwila. Ale nie, to jest ten... Nie, jest ich... To był bardzo zły moment na leczenie. Nie, jednak są jakby dwóch w jednym ciele, powiedzmy. Nic nie widzę. Bardzo interesujący boss, podoba mi się. Te teleporty mnie mocno dezorientują. Zdążę? Nie do końca zdążyłem, nie wiem. O, Estusów nie ma. No to do widzenia. This spot marks our grave, but you may rest here too, if you like. Podoba mi się. Czy to jest ostatni boss? No, fajny. Ale tutaj zakończymy i myślę, że przed pokonaniem go udamy się być może gdzieś. Nie no, wiem, że gdzieś się udamy. Spoilery. Niestety. Ale nie wiem, co tam spotkamy. Ale na razie dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia.